Państwu. Bardzo jestem szczęśliwy ze zwycięstwa w tak gorącym miejscu z tak dobrą drużyną jak Spunia. I naprawdę myślę, że to jest na naszym etapie, gdzie ciągle jeszcze gdzieś tam poszukujemy swojej tożsamości, ciągle się budujemy, nowy zawodnik, jeden wrócił po kontuzji. Jest to bardzo cenne zwycięstwo. I co mogę powiedzieć, bardzo się cieszymy. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że bardzo miło się gra w takich salach jak tutaj, gdzie kibice przez cały mecz swoją drużynę dobiegują od początku do końca. Jest to, myślę, super miejsce do gry. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Gratulacje dla Śląska Wrocław. Bardzo trudny mecz do wygrania dla jednej do drugiej drużyny. W końcówce zakończyli ważnymi akcjami skutecznie zawodnicy z Wrocławia. Mecz miał kilka oblicz. My byliśmy ewidentnie w meczu. Prowadziliśmy już w ważnych momentach niestety. Ta końcówka nam nie wyszła. Można powiedzieć, że otwarte, naprawdę rzuty otwarte. Nie znalazł drugi do kosza i dzisiaj musieliśmy uznać wyższość Śląska Wrocław. Rywalizacja, można powiedzieć, że wróciła między dwoma klubami. Bardzo piękna atmosfera całego meczu. No i trzeba podziękować też naszym zawodnikom, że się nie załamali i walczyli po pierwszej kwarcie i potrafili być na prowadzeniu. Niestety nie zamknęliśmy meczu. Takie sytuacje nas nie cieszą, ale nikt nie będzie spuszczał. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Tak jak trener powiedział, ciężki mecz. Trzeba też przyznać, że w Śląsku meczu na mecz gra coraz lepiej. My niestety źle zaczęliśmy ten mecz przede wszystkim. Nie zrealizowaliśmy założeń, czyli spowolnienie trochę gry i nie danie Śląskowi rozpędzić się w kontrataku. To założyło na tym, że pierwsza kwarta skończyła się 15-punktowym prowadzeniem. Jak łatwo zauważyć, to troszkę utrudnia mecz, mimo tego, że wróciliśmy do tego meczu i nawet wyszliśmy na prowadzenie. Gratulacje dla Śląska. Dziękujemy za taki głośny doping. Pomógł naprawdę i liczymy, że w następnym meczu będzie tak samo, bo my będziemy walczyć tak samo, jak walczyliśmy dzisiaj. Miejmy nadzieję, że zwycięsko tym razem.